travel my way, take the highway, that's the best. Biznes w obiektywie to wyjątkowy zupełnie projekt. Jest to projekt, który łączy w specyficzny sposób biznes i kulturę. Głównym celem projektu polskiego Deloitte'a i Fundacji Commitment to Europe Arts and Business było promowanie polskich młodych talentów fotograficznych poprzez fotografię biznesową, a obok tego pokazanie takiej nieznanej twarzy biznesu, która nie jest dostępna dla szerokiego audytorium. W projekcie wzięły udział dwie najważniejsze grupy. Z jednej strony młodzi, utalentowani artyści, a z drugiej strony największy biznes. Prezesi 21 największych instytucji finansowych w kraju. Zdjęcia ponad wszystko pokazują człowieka, jego osobowość. Chcieliśmy przełamać wizerunek profesjonalisty wyłącznie, osoby skierowanej na sukces, na pracę, na karierę. Chcieliśmy pokazać człowieka. Do każdej osoby był inny pomysł. Dostawałem wywiady, wiedziałem czasami, czym się interesują dane osoby, co robią w wolnym czasie, jak pracują i na bazie tego próbowałem znaleźć jakiś pomysł na zdjęcie. Często intuicyjnie, tak żeby spróbować opisać to, co przeczytałem. Projekt jest zadziwiający. Dla mnie jest wielką niespodzianką, bo wydawało mi się, że nudne życie bankowca nie może być jakąkolwiek inspiracją dla sztuki. A okazuje się, że ten nasz codzienny trud budowania biznesu znalazł jakiekolwiek, został zauważony i znalazł uznanie w oczach fotografików, którzy próbowali z tego wyciągnąć. No i właśnie mamy takie, a nie inne zdjęcia. Bardzo się z tego cieszę. Nasz pomysł był taki, że pytaliśmy się za każdym razem o ulubione miejsce na świecie danej osoby. Następnie drukowaliśmy billboard z tym ulubionym miejscem. Było to po prostu dosłownie wszystko od Majorki po Mazury. Chcieliśmy właśnie wprowadzić takie zapętlenie przestrzeni i robiliśmy zdjęcia już u nich w mieszkaniu na tle tego ulubionego miejsca, ale tak, żeby pokazać trochę tej przestrzeni prywatnej. To jest świetny projekt, dlatego że biznes ze sztuką daje wspaniały mariaż. Biznes bez sztuki jest nudny, a sztuka bez biznesu prawdopodobnie nie może się tak bardzo rozwijać. Więc myślę, że zbudowanie tutaj mostu da na pewno jakiś świetny efekt. Ta wystawa jest tego dowodem. W zdjęciach zawodowych zupełna abstrakcja, rzecz, która nigdy się w gabinecie nie zdarza, która nikt się nie spodziewa, że otwierając drzwi prezesa, on będzie grał w gierkę PlayStation, czy będzie rzucał samolociki, czy będzie grał w eurobiznes, a w zdjęciach prywatnych powrót do dzieciństwa i fascynacji jakichś takich najgłębszych, o których nigdy nie mówili. Czyli jeden chciał być Indianinem, drugi bawił się samochodzikami i jakoś tropiłam to dzieciństwo w nich. Wspaniała współpraca z moją artystką, która zrobiła mi tak fantastyczne zdjęcia, które tutaj już parę osób mi powiedziało, że naprawdę są pod wrażeniem, więc to też jest miłe, tak? Jeżeli to może służyć jeszcze jakiejś innej sprawie, jakiejś ważnej sprawie społecznej, szczególnie jest miłe. Fundacji Commitment to Europe Arts and Business, biznes w obiektywie jest projektem zupełnie szczególnym, ponieważ pokazuje nam, że współpraca partnerska między biznesem a sztuką daje jeszcze jedną wielką korzyść, płynącą dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, czyli dla odbiorców kultury i sztuki. Daje nam do niej dostęp. The colors.
glimpse of the rainbow, so pretty in the sky. I also want the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more to my